Jeszcze raz, jak się pan nazywa? Gienek Śmietano. Panie Gienku Śmietano, dlaczego pan mnie terroryzuje? Kiedy będzie policja? Gdzie będzie ta policja? W Bydgoszczy. W Bydgoszczy będzie ta policja, to że nie jedziemy do Bydgoszczy. Pana imię i nazwisko, pan pogwałcił moje teraz... Dobra, wyjdź, nie masz praw. My tu mamy prawa. Pan, ma być maseczka. Ma być maseczka, pan mówi, tak? Proszę pana, powiedziałem panu, że nie tylko jest to nielegalne, ale jestem zwolniony. Nie, powiedział pan, że pana terroryzuje. No terroryzuje mnie pan, właśnie mnie pan terroryzuje. Dobra, nie otwieraj pan tego. No dobrze. Daleko mamy do tego jawożno? Ja to tak będę mówił, żeby państwa nie ująć. Maseczkę na godzinę ubrać nie idzie? No proszę pana, nie idzie. Dlaczego nie wzywacie sobie zatrzymać pociąg? A czemu? Dlaczego ten pan nie ubiera maski? No bo nie. No więc jest policja wezwana, tak? Bardzo proszę ich obciążyć postojem pociągu. A dlaczego pan chce zatrzymywać pociąg? Dlatego, że pan nie ubiera maski. Chce pan powiedzieć to do kamery? Może? Oczywiście. Proszę bardzo, proszę się wypowiedzieć. Tak, dlaczego pan chce wzywać policję w nieuprawnione wezwanie policji jest przestępstwem, proszę. Wśród osób, które sobie nie życzą, żeby pan przebywał. Ale pan sobie mnie nie życzy. Tak, jak ja sobie nie życzę, żeby pan mnie terroryzował. A proszę, ma pan dwa szczepienia? Proszę? Ma pan dwa szczepienia? Jakie szczepienia?